W siedzibie oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu miało miejsce oficjalne przekazanie nowoczesnej motopompy Tohatsu. Sprzęt odebrali druhowie z jednostki OSP w Straszkowie. Łącznie zakupiono i przekazano 8 motopomp dla jednostek z terenu Wielkopolski. Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na zakup motopomp pożarniczych. Nie trudno się było domyśleć, że zwycięzca może być tylko jeden, bo jedyny dostawca sprzętu to jest firma Protecta. Tak jak mówiłem, rozstrzygnęliśmy to postępowanie. Powiem tylko tyle, że chyba kupujemy dosyć korzystnie. Gdyby ktoś chciał jednostkowo kupić motopompę, będzie musiał zapłacić 54 tysiące złotych. Myśmy sobie wynegocjowali cenę 47 z groszami i 30% wkład jest tylko własny. Zakupu dokonano w 70% z funduszu Urzędu Marszałkowskiego, a 30% pochodziło z budżetu gminy Kościelec. Jest to zaawansowana technologicznie motopompa japońskiej firmy Tohatsu, wysoce wydajna, napędzana mocnym dwusuwowym silnikiem benzynowym chłodzonym wodą. Jednostopniowa pompa turbinowa przy ciśnieniu 8 bar pozwala na przepompowanie ponad 2000 litrów wody na minutę. Jest to dwusuw z rozdzielnym smarowaniem. Olej do dwusuwów, każdy dostanie po litrze oleju na wzór, czyste paliwo. Ta motopompa ma moc 60 koni, czyli tutaj jest naprawdę czym się pobawić i bardzo bym chciał, żebyście przede wszystkim na zawodach uważali, bo było już kilka wypadków, że ktoś miał za ciężką rękę, pękały węże, nawet był taki przypadek, że pękł wąż w tym miejscu i motopompa zrobiła kilka koziołków. Czyli naprawdę tu z mocą trzeba uważać. Na miejscu druhowie w sposób praktyczny mogli zapoznać się z obsługą i funkcjonalnością motopompy. Pozyskany sprzęt znacząco podniósł możliwości operacyjne jednostki.